Proszę. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Senacie, Szanowny Panie Pośle Sprawozdawco, w uchwale, w projekcie uchwały mamy szereg zdań, powiedzmy jakby oczywistych, szereg zdań dyskusyjnych, natomiast ta uchwała kulminuje w takim zdaniu: przesunięcie wyborów umożliwi to, co jest dziś najważniejsze. No, samo zdanie tutaj zawiera to określenie, że to jest najważniejsze. Koncentrację wszystkich sił politycznych, administracji państwowej i samorządowej ponad podziałami na walce z epidemią. Otóż przesunięcie wyborów w sposób jednoznaczny, panie pośle, panie senatorze sprawozdawco, nasili konflikt polityczny i wywoła chaos polityczny. W związku z tym, dlaczego państwo do problemów, do kryzysu zdrowotnego, do kryzysu gospodarczego chcą zwiększać natężenie konfliktu politycznego i chaosu politycznego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie senatorze, z całym szacunkiem absolutnie różnimy się poglądem. Wprowadzenie ustawy o stanie klęski żywiołowej odsuwa termin wyborów i praktycznie przez parę miesięcy możemy skoncentrować się tylko na tym, co naszym zdaniem jest najważniejsze, czyli losem Polaków, firm, gospodarki narodowej w czasie epidemii. A wybory odsuwa na dalszy czas, bez określania konkretnego terminu, na czas, gdy z epidemią już sobie poradzimy. Dziękuję. Dziękuję.